Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dziś znajdujemy się ponownie w Star Wars Knights of the Old Republic i oczywiście... O, myślałem, że już gra załapie, ale niestety chyba nie. Moi drodzy, znajdujemy się cały czas w jaskini przy... na Korriban, przy w sumie przejściu do doliny, do której mieliśmy nie wchodzić niby, ale no, jak widać, weszliśmy i znajdują się tutaj sitowe buntownicy oraz jakieś zwłoki. Najpierw oczywiście przeszukam zwłoki, bo czemu by nie. Dopalasz refleksu, okej. Okay. Hold it right there, whoever you are. We're not going back to the academy. We'll kill you rather than go back. Nie przybyłem tu po was. So what is it then? If you're not here to kill us or bring us back, why are you here? Speak up. Może będę mógł wam pomóc. Help us? Why should I believe that this isn't some kind of trick? Daj mi szansę, wam to udowodnię. You want to help us? All right, I can think of a way. We're stuck in these caves, obviously, or we would have been long gone. There's a passage to the surface through the caves, but we're blocked by some kind of large creature. We can't defeat it. If you could kill it and clear up the passageway for us, we could escape. That would be help enough. Can you do that? Mogę spróbować. I'll believe that when I see it. But if you could, we would be grateful. Okej, okay. No i to zrobimy. Wydaje mi się, że oni są akurat dobrzy, bo... dobra, zrobimy tę minę. No bo oni są buntownikami Sithów, tak? Czyli zakładam, że oni się zbuntowali przeciwko Sithom. Stąd też właśnie... I co, wyleczę się tutaj dwa razy. Czemu by nie? Cały czas mam te stymulanty na sobie. One za długo już trwają. I te stymulanty trwają mega za długo, ej. Alko. Dlatego, że jeśli oni są buntownikami względem tej złej strony, to albo są przynajmniej neutralni, albo są dobrzy, tak? Albo nie chcą się tam uczyć i jednak wybiorą drogę Jedi, albo chociaż no będą neutralni, będą walczyć też z Sithami, tak? Więc to jest moje podejście. Stąd też jakby uważam, że no, obierzemy ich strony poniekąd. Czy my w tym momencie zatoczyliśmy kółko i mamy ładniutką mapę odkrytą? Na to by wychodziło. Przynajmniej jak dobrze widzę. Tak też jest. Widzicie, tutaj są zbuntowani Sithowie rzeczywiście na mapie pokazani. No i w ogóle te krzyczy, te dwie... A, bo to są te dwie kropki, to są ci nasi. Jezu, ja już zapomniałem, jak są nasi pokazani na mapie, widać. Terentatek. Okej. Okay. Terentereblatek. Czy my z takim czymś już nie walczyliśmy, albo nie widzieliśmy czegoś takiego? Okej, okay, 19 obrażeń, mech. Będą 4. Ale spoko. Okej, okay, jak nam walnie to możemy nieźle odlecieć. Widzę. No, zobaczcie tutaj, moi drodzy. Widzę, że moje te ataki średnio w niego wchodzą, ale to nie ma problemu. Myślę, że i tak go pokonamy. Pani koleżanka Juani nie używa swoich poprawionych ataków dodatkowych. Jestem ciekaw jednego. Chciałbym użyć pola zastoju. Będę ją bić i potem go bić z tego normalnego już ataku. Jej. O, bronił się skumanić przed polem zastoju. No nieźle. Jeszcze raz zrobiłeś to samo. U, ładnie tą toksyną tutaj. Nowo odparł, oskubany. Okej, okay, rzeczywiście weszło. A to już jest po nim. Jeszcze wybuchła toksyna, ale brawo, że oni tam w ogóle lecą, zamiast się wyleczyć, nie? Ale. No okej, okay, jak lubią. Już Jolly zaraz padnie, no właśnie, tego się spodziewałem. Zamiast się wyleczyć, to lecą jak debile przed siebie, no. Cali moi towarzysze, tak? Włącznie z Lipkiem samym sobie, bo ja wtedy sterowałem na Kordzułani. Ale jak lubią, to jak mówię, to co ja się będę im wpieprzał w to, jak lubią obrywać, i lubią potem leży nieprzytomne ziemi. Coś mi się trochę kojarzy z tym, że nasi towarzysze nie giną. Znaczy, wiecie co, tak, powiem tyle. To skojarzenie, że towarzysze giną, wzięło mi się od tego, że w Baldurze, jak się nie mylę, i w wielu innych RPG-ach papierowych, już w tym wypadku, nasi towarzysze po prostu ginęli po straceniu punktów HP-ków, tak, po prostu. Natomiast, no, tutaj oni mdleją, tak samo w Rizenie, potem trzecim, oni mdleją. Mam nadzieję, że nie rzuciłem jakiegoś spoilera, ale chyba już nie powinna ta seria trwać w tym momencie, więc... Ja mam coś takiego, że zawsze mi gdzieś siedzi w głowie, że ja nie mogę pozwolić, żeby moi towarzysze tutaj padli, tak? I to jest błąd, bo zazwyczaj okazuje się, że wcale tak nie jest, bo oni zazwyczaj tylko mdleją. Ale no ja po prostu tak nie umiem, ja po prostu mam gdzieś tutaj, o, pamiętnik Drona i szata Gueldromy. Zobaczymy, co to jest za chwilkę.
Ceremonialna zbroja Masashi, chyba. Jak się to powinno czytać. Zobaczmy te rzeczy. Po prostu mam to gdzieś w głowie i wiecie, nie i czuję, że nie mogę dać towarzyszom zginąć. Tak samo potem miałem w The Outer Worlds, że... No nie mogę im dać zginąć, bo... Znaczy, nie mogę im dać spać, bo potem zginą, tak? Okazywało się, że bullshit, bo wcale tak nie było. O, to ma piątkę aż. O kurde, ej, to może być całkiem niezła szata, muszę przyznać. Nie może jej wykorzystać, dlaczego? A, wyłącznie ta jasna strona. A, patrzcie. No nieźle, dobra. Nie chcę tej tarczy zmieniać jej na razie. Chciałbym jej dać natomiast szatę Queldromy. Czy mam w ogóle jakąś ciekawszą szatę? Chyba nie. Jedynie Mistrza Jedi, to będziemy mogli w sumie to dać temu, Joliemu. Chociaż wydaje mi się, że... Dobra, wiecie co, zostawiam mu tę szatę mrocznego Jedi, bo nie wiem, jakoś tak mi się bardziej podoba u niego ona. Niemniej, tutaj mamy te karty wzmacniacze i inne pierdoły. Cały czas trzymam tę zbroję Darta Bandona na sobie. Chyba, że coś będzie ciekawszego właśnie, jak gdzieś ta szata 5-5, tak? A to mi daje 5-5 też. Więc mogę to sobie teoretycznie zamienić i... O, niewrażliwość na trafienia krytyczne. A to mi coś daje? Okej, ja rozumiem już, dlaczego tego Darta Bandona tak ciężko było mi zabić. Przeciwko... A, to jest na ogień, nieważne. No to i tak możemy ją trzymać. Fajna. Dobra, niemniej, moi drodzy, bo to już chyba wyjście, jak się nie mylę. A właśnie, jeszcze miałem sprawdzić ten dziennik, wybaczcie. Typowy lipek, jak zwykle zapomina o takich pierdołach. Znaczy, to nie jest pierdoła, to jest dość akurat ważne w tym wypadku. Bo gdzie ja to teraz znajdę? Gdzie są te dzienniki pieprzone? To są dzienniki. Pamiętnik Durona. Cyfrontes ten jest osobistym dziennikiem Jedi Durona Queldromy. Ostatni wpis zdradza, co robił on na tej planecie. Korriban jest wszystkim, co tylko sobie o nim wyobrażałem i czego się bałem. Czuję pulsującą tu moc ciemnej strony i czuję teren Tateki kryjące się w tym przepełnionym złem miejscu. Sheila i ja zdecydowaliśmy się w poszukiwaniu tych bestii zajść do Doliny Lordów Sithów. Szkoda, że Gun Hana z nami nie ma. Dlaczego nie mógł się pogodzić z tym, że mnie i Sheila łączy miłość? Uważa, że namiętność, którą dzielimy, zaprowadzi nas ku ciemnej stronie, ale sam nie widzi, że jego duma i arogancja oddzielają go od jasności. Możliwe to i dobrze, może to i dobrze, że odszedł. Wiem, że tereny te takie są bardzo niebezpieczne, ale jestem pewien, że poradzimy sobie z Sheilą. Jak widać, nie poradzili sobie i to są ci Jedi, o których była wspominka już dużo, dużo wcześniej, tak? I tutaj mamy to wyjście, jak widać. To wyjście prowadzi na niegościnną powierzchnię planety, nie ma tam dla ciebie nic ciekawego. Znaczy, my nie możemy tędy wyjść, ale mogą tędy wyjść sobie pozostali. Śmiesznie to zrobione, bo ja szczerze mówiąc, tam chętnie poszedł akurat. Choćby z czystej ciekawości, tak? Choćby mnie tam miał coś zabić, to byłoby chociaż ciekawe, że o, mogę tam pójść, tak? I mnie coś od razu zabija. Uważam, że to było lepsze rozwiązanie niż taka właśnie niewidzialna ściana na zasadzie, że o, już nie możesz tam pójść, bo nic tam nie ma ciekawego. Spadaj, tak? Dobrze. Ale idziemy. A, to zobaczcie, Talia May, to była właśnie ona, która z nami gadała. Więc powiedzmy jej. Is there news? Is the passageway clear? Tak, jest czysta droga, wolno. It's clear. We can go. Thank you. This. I wasn't expecting help from anyone in the academy. I guess we aren't the only ones who don't agree with everything. Maybe. Maybe the Jedi will accept us. I've seen how evil the dark side is. Maybe I could try. At any rate, thank you again. You've saved our lives. Okej, okay, punkt jasnej strony. I zobaczmy, czy nam cokolwiek podrasowało tutaj. Chyba nam troszkę podskoczyło. A nie jestem w 100% pewien z tą jasną stroną. Nie wiem też, jak, tak jak mówię, wysoko może podskoczyć ten wskaźnik. Jak ile punktów jasnej strony mocy, to jest absolutne maksimum. Niemniej, moi drodzy, wychodzimy stąd. Cały czas mam kurczę... Nie wiem, mnie się wydaje, że jednak się te rzeczy bagują strasznie. W sensie, chodzi mi o te wszystkie... bonusy z różnych właśnie wspomagaczy, tak? Czy czegokolwiek. Ja mam wrażenie, że to się strasznie baguje. I nie rozumiem tylko dlaczego. To jest strasznie głupie. Oczywiście, no jak widzicie, tutaj będziemy biegali na tym speedzie, ale o Jezu, ja go nie lubię. Mi się on strasznie podoba, dlatego że on tak strasznie rozmazuje ten ekran. To jest akurat irytujące. Niemniej, tutaj mamy strażników Sithów, jak widzicie. I mamy wykopaliska. Powiem wam, że to wygląda bardzo fajnie. Ja bym sobie to tak postawił na miniaturkę, nie? Taki ten fragment tutaj cały. Ale pewnie zapomnę i pewnie wybiorę coś innego. Szczególnie, że będzie mi się spieszyło, jak będę opisywał te filmy. Niemniej, pogadajmy z Sithem archeologiem. Tak, wspaniałe odkrycie. Cudowne po prostu. Zobaczmy talową skrzynkę. Pakiety reanimacyjne, stymulanty refleksu, okej. Galon Lore.
Zobaczmy, z tym panem pogadajmy. Czyli to powinno być... Hello to you. You're new to the academy, aren't you? I can't say we've ever met. Ja zaraz mi się wrzut przypomniał przez niego. To chyba powinien być grobowiec, do którego możemy wejść. Mnie się wydaje, że jak dobrze pamiętam, to był pierwszy po lewej, do którego nie mogliśmy wejść, czyli tamten. Dobra, kim jesteś? Galen Lore, at your service. Aren't these tombs fascinating? We had no idea the Sith were here so long ago. Czemu nie ma żadnych zapisów? Not from this far back. Or at least what records do exist are sketchy at best. These ruins date back to a period when the Sith were first formed, before their exile into the far reaches of space. It's quite fascinating. Czym się tu zajmujesz? I've been working on a translation of some of the runes by this tomb. I'm quite excited. This may very well be the tomb of Ajanta Pal. Kim był Ajanta Pal? Ajanta Pal was one of the first of the great Sith lords. He rebelled against his Jedi masters and led the way for the rest of us that followed. These runes claim that he was interred here, and I wonder if his sword might not be here as well. Jego miecz, to jest ciekawe. Tylko pytanie, czy był miecz świetlny, czy zwykły miecz, bo wydaje mi się, że, no nie wiem, w tamtych czasach mogło w ogóle nie być mieczy świetlnych jeszcze. Może Jedi na początku walczyli zwykłymi. Właśnie to jest ciekawe, to jest coś, co mnie interesuje. Jak macie taką wiedzę, to możecie mi dać znać, bo jest to po prostu w pewien sposób fascynujące. I fajnie było się też tego dowiedzieć tak z perspektywy czysto, wiecie, dla siebie. Jego miecz. According to legend, Ajanta Pal created a sword of terrible power. Someone who located it could gain considerable prestige. Czy podjęto jakieś próby odzyskania go? Well, a few of the bolder students have tried. They did not return. As I understand it, the tombs are quite dangerous. Dlaczego te grobowce są tak niebezpieczne? From what I've been told, the tombs have old traps and machines that are still active. They were designed to keep out intruders when they were made, and still do. I suppose if the Academy wanted to make a concerted effort, the tomb would be opened. But I think Master Uthar prefers to keep it as a challenge for the students. Nie musi pójść, co? Co wiesz o mocach tego miecza? Nothing at all. The legends don't say anything about it. It may have had powers only for Ajanta alone. Czy będą jakieś próby odzyskania go? A to już było powiedziane, okej. Okay. Dlaczego więc ty nie wchodzisz do środka? No, these tombs are certainly not harmless. Don't think that. The sword may be tempting, but I'm not about to risk my life to find it. Okej. To będzie wiele uznania. To oczywiście mi się przyda. Finding such an artifact and giving it to Master Uthar would earn anyone big points. Although I suppose you can also keep it. Okej, dobra, muszę już iść w takim razie. Of course. I moi drodzy, wydaje mi się, że wiemy, co będziemy teraz robić. Pepe, już wiem, co będziemy dzisiaj robić. Znaczy nie, to było Ferb. Wiem już, co będziemy dzisiaj robić. Już wiem, co będziemy dzisiaj robić. Tak, widzowie, już wiem, co będziemy dzisiaj robić. Odwiedź mi ten grobowiec Ajanta Pala. Nie wiem, jak to czytać po polsku. I oczywiście taka mroczna atmosfera, bla, bla. W ogóle też było mi powiedziane przez... Burhana, że tamte dwa roboty, pamiętacie, w tamtym grobowcu, te takie strasznie stare, na Dantooine jeszcze, to były roboty, które można było spokojnie zniszczyć, jakbyśmy użyli normalnego miecza, a nie miecza świetlnego. Proszę bardzo, zwłoki Sita, Mesicika Tukata, znowu. Tukata, nie wiem dlaczego, to mam takie wrażenie, jakby to były jakieś takie, jakby to były jakieś takie... Jak z piosenki, nie to chciałem użyć. Ja bym jakieś takiej piosenki typowo hiszpańskiej. Jest jakieś. Nie powinien mieć największych problemów, bo to są raczej ładne przeciwnicy, jak widać. Ale lepki sobie cały czas nieźle radzi z tego, co widzę też. To jest chwila, tak? My mamy też ton leczenia. Właśnie, jeszcze lepiej nawet levela postawił. Już w ogóle. Mam nadzieję, że teraz będę mógł wylevelować jeszcze tę walkę mieczem świetnym, bo to było naprawdę mega. I bardzo bym chciał to zrobić właśnie, bo mi zależy na tym dosyć mocno. Ja są zwłoki Sita w ogóle, chyba nadjedzony już trochę. Cyfronotest, czujnik saperski i części. Zobaczmy ten cyfronotest w takim razie, potem sobie zlevelujemy dybka. Cyfronotes ten to pamiętnik Verena Gala, archeologa Sithów. Większy notatek stanowią nudne zapiski dotyczące geologii jaskiń, w których wybudowano grobowiec, ale ostatni wpis jest dość interesujący. Ciekawostka. W grobowcu znalazłem śladowe ilości
Terangenu. Jest to niestabilny, czarny materiał, wykorzystywany przez prymitywne rasy jako środek opałowy. Być może starożytni Zidowie używali, na Koliban używali go jako źródła energii. To łatwopalna, niebezpieczna substancja. Muszę zachować wszelkie środki ostrożności. A to może być, że sam się po prostu spalił tym przypadek. Tutaj są pokryte ruinami... pokryte runami obeliski. Są zwłoki większej ilości sitów jedynie. Znaczy dźwiękowe inne pierdoły. Opętana ręka, o! Cyfrono to jest kolejny. No i mamy też roboty, które tutaj są, oraz tak jak było powiedziane, te runy, tak? I tam coś jeszcze dalej, tam są kolejny teren... Terangen obelisk, obelisk Terangen, chyba ci powinno być... To powinno być po polsku. Dobra, podnieśmy poziom jeszcze lipkowi w tym czasie, tak jak mówiłem. I co te mamy? No programowanie by się przydało. Przydałoby się naprawdę. Tak, perswazja do 20, na wyższy poziom i tak tego już nie wbijemy, więc perswazja 20, programowanie na 12, ok. Atuty. I tu są atuty, które chciałem właśnie zrobić, czyli tę walkę mieczem świetlnym. Jak było powiedziane. Plus jeden, premier plus jeden do ataku mieczem świetlnym. To jest to, co bardzo chcieliśmy tutaj rozwinąć na pewno. To jest walka enormna, co nas nie interesuje. Więzy mocy cały czas te mamy. To nas nie interesuje. Czy coś jest jeszcze z takich rzeczy, które chciałbym rozwinąć? No, poza tym chyba jedynie, ewentualnie to mistrzowskie uwarunkowanie, tak? To na najwyższym poziomie, ale oprócz tego nie będzie już nic takiego. Rzeczy, które by mi się przydały. Więc ja jestem zadowolony, moim zdaniem, na razie z naszej postaci. Całkiem. Co my tu mamy? Tutaj mamy te umiejętności, tak? No właśnie. Co ja mogę zrobić? Co ja mogę z umiejętności sobie tutaj wziąć dla Lipka? Czy ta prędkość? To jest obrona od was się zwiększa przy tej prędkości też, ale... Mi to jest jakoś bardzo potrzebne. Mamy w ogóle dwa punkty mocy do wydania. Więc... Jeszcze sam nie wiem. Myślę, że sobie rozwinę... A w ogóle spowolnienie z ciemnej strony, a to ma ta Juani. To mi tak nagle naszło. Myślę, że sobie rozwinę to w ten sposób. Weźmiemy sobie wyłączenie robota i ten... dopchnięcie mocą. I spróbujmy to tak zrobić, bo nie mam innego pomysłu na naszą postać dalej, jeśli chodzi o moce. I akceptujmy to. Mamy plus 5 do zręczności cały czas tych stymulantów, które nam jeszcze nie zeszły, tak? Chyba jeden zszedł teraz jakiś czas temu, ale to tyle. No jestem zadowolony ogólnie z naszej postaci na razie. I jest naprawdę fajnie, szczególnie po tym level upie teraz. Tak? Bo teraz mamy tak, 9 i 8, czyli mamy 17. Nie, to... Proszę bardzo, jeszcze 3 poziomy mamy spokojnie do rozwinięcia. Spoko. To ja się bardzo cieszę, szczerze mówiąc, z tego. Sporo będziemy mogli jeszcze tutaj narobić do tej postaci, więc ja jestem... Ja uważam, że ta postać jest całkiem fajna, pomimo tego, że ma swoje wady. Niemniej, przejdźmy do cyfronotesów. Bo to jest ten drugi. Cyfronotes ten należał kiedyś do rezolutnego młodego Sita, który zapuścił się w głąb grobowca w poszukiwaniu miecza Adjunty Pola. Jeden z wpisów jest szczególnie interesujący. Musi istnieć jakiś sposób na obejście obelisku blokującego most. Wydaje się zbudowany z wielce niestabilnego minerału. Założy się, że... Wyładowanie energii go rozsadzi. Strzały z blastera jednak nie działają. Może zarazi jakiś ładunek wybuchowy. Mam nadzieję, że te roboty wartownicze są tak popsute, na jakie wyglądają. Okej. Okay. No i zobaczymy. Wydaje mi się, że to się tak nie skończy. Co z tym obeliskiem? Pokażemy runami. Niewiele mogę z nim zrobić. Okej. Okay. Jolly raczej mi nie pomoże i ta babka też nie. Ten robot? O, patrzcie. Mogę z nim pogadać, czyli coś tutaj będzie z nim jednak... Myślę, że coś z nim będzie związane, widzicie? One mogą się do nas obrócić, tak. Znaczy nie wiem, czy to jest bug, wątpię. No, base jest pusty. To jest, przepraszam, to nie jest opętana, tylko cię... Jakim sobie przydałem opętana ręka? To jest Nic mi powie, jakim sobie przydałem opętana ręka, halko. A nie mam pojęcia, czemu tutaj muszę wrzucić. To są zwłoki Sita jeszcze jedne, a nie, to już miałem. A już wiem, co tam trzeba wrzucić. Trzeba może jakiś granat wrzucić, co by na to? Może jakbym rzucił tutaj jakiś granat odłamkowy na przykład. Granat odłamkowy. Zadziałało! Ta-da! Roboty bojowe się aktywowały. Nic niedobrze dla mnie. Przynajmniej będziemy mogli zniszczyć robota. Okej, okay, wyłączenie robota tutaj od naszego gościa. Zobaczmy Juani. Juani powinna też mieć właśnie zniszczenie robota, co najlepsze. I one całkiem spore, jak proszę pamiętać, zadawały obrazy. Ale mi walnęło po uszach teraz. Ała, wiecie co? Ja muszę przyciszyć ewidentnie jedną rzecz. Grafika dźwięk. Głośność efektów.
Zamknij. Te efekty są mega zagłośne. Nawet jeśli te są ciche, to wszelkie wybuchy i tak dalej są cały czas zagłośne. Nie wiem, jakim cudem to się dzieje. To jest po prostu jakiś błąd chyba w designie, ale ja wolę, jak te dźwięki będą za cicho, niż jak będą za głośno. No i proszę bardzo. Udało się zniszczyć bez większych problemów. Ja myślałem, że będzie ciężej, a wychodzi na to, że bardzo mamy taki team niszczący roboty po prostu wręcz. Do sna. A jak widać, chyba nikt tutaj do tej pory nie przeszedł, tak? No problem. Got it. Zaczęły spadać przez te dźwignie kamienie. I myślałem, przeżyłem to. Chyba dobrze. A gdzie jest Jolly i tamta pani, koleżanka? Idą do nas, czy nie idą? Halo? Nie chcę włączyć trybu solo. Dlaczego wy nie idziecie? Halo? Your wish? Nie, koleżanko? Jolly? Nie ma zamiaru nam tutaj pomóc? Nie wiem, no stanął i stoi, tak? Yes? No, teraz pójdzie z nami, czy nie? No oni chyba za bardzo nie chcą z nami wchodzić do tego grobowca. Nie wiem dlaczego, obrazili się czy coś. Ewidentnie i są drzwi grobowca, proszę bardzo, tutaj. W sarkofagu Sithów, uwaga, mamy posrebrzany miecz. Wyszczerbiony stały miecz, coś tu jest za przeciwnicy się, to jak to mówią, wibromiecz. Więc, no, nic specjalnego, ale tak jak mówiłem. Too long. Too long in the cold and the dark. I am disturbed again. Albo to nie był jego miecz, albo ten jego miecz rzeczywiście był zwykły miecz. This you don't see every day. This is an old spirit full of the force. I sense great sadness and regret. Żeby ten gość się połączył z mocą, hey, Jedi, here. Why have you come to this dark place, Jedi? Why disturb ciekawe. My sleepless rest? Czyli wychodzi na to, że ani Obi-Wan, ani Qui-Gon. Qui-Gon chyba też się połączył z mocą, nie jestem pewien. Obi-Wan na pewno się połączył z mocą i Mistrz Yoda się połączyli z mocą. Ale wychodzi na to, że nie tylko oni, byli już przed nimi jacyś inni. W tym wypadku no Sithowie, tak? Jesteś Ajunta Paul? I had a name once. Ajunta Paul. Yes, that was my name. I was one of many. We were servants of the dark side. Sith Lords, we called ourselves. So proud. In the end, we were not so proud. We hid from those we had betrayed. We fell, and I knew it would be so. Kim są ci, których zdradziliśmy? Pewnie to są Jedi po prostu. Our Jedi Masters. Those who had taught us to use the Force. Who warned us against the dark side. Yet we embraced it in secret, reveled in its power. Ciekawe, że ten gość brzmi jakby żałował tego. Discovered? Or did we act? I can no longer remember. But here is where we came, to hide, to grow. And here we fell. Jak ponieśliście porażkę? Co się stało? We hid from the Jedi. But it was not they who destroyed us. Is it not obvious what we did? We destroyed each other. We desired secret. Bo właśnie zauważyłem, że w tym momencie gra się zawiesiła troszeczkę. Of each other to increase our power. We battled until finally our fortress rained down on top of us. Wydaje mi się, że jak po prostu nie ruszam długą myszką, to ta gra się zacina. The Sith consumed themselves, did they? I suppose that eventually they'd be all they'd have left to fight. And so, here, our old secret is buried, and none of us hold it anymore. Is that not right? Our power fled. Oh, what became of us? Do the Sith still thrive? Did they ever return? Odwrócili zagrozili nam wszystkim, jasno strona musi ich powstrzymać. So much time has passed. Idziemy mówię, że on strasznie żałuje tego, że został Sithem. Z jakiegoś powodu. Właśnie dlatego, że się sami powybijali. Twój miecz, nadal go masz? My sword. I filled it with my pride. And it is buried with me now. A corpse, as I am a corpse. I am dead as my faith is dead. And I shall remain here
surrounded by blackness in death as in life. Okej, potrzebuję tego miecza. Of course you do. You seek my power. Will it destroy you as it did me? I wish my sword to be taken away from here. I do not wish it to rot away as I have. I command this of you. Dobrze, zrobię to z przyjemnością. There are three blades within my sarcophagus. Only one is truly my sword. But it has been so long. I do not remember which. Find the sword that is mine and place it on the statue. If it is truly mine, then it is yours. O, a co jeśli to nie będzie twój? Then you must die. This is how it must be. Nie mam wiedzieć, który jest twój. I do remember one thing of my sword. Okej, ważna rzecz. Listen to me carefully. I am that which grips the heart in fright. Harkens night and silences the light. It was written of my sword long, long ago. Go then, find my sword and place it on the statue. Okej, okay, to jest do zrobienia, bo tylko wystarczy wejść w jakiś płynek naprawdę i zakładam, że przeczytać, co jest na mieczu, tak? Ostrzeżony miecz. Symbol płomienia, ale to jest tylko wyrzeźbione, okej. Okay. To co jest? Czerwone oko, to nie jest to chyba? Ten? Okej. Okay. Czy chyba nie? Czy chyba nie, to nie miało być aż tak dosłownie wzięte? Myślałem, że to nie będzie, że to będzie wyryte dosłownie na mieczu, ale chyba nie. Albo się to starło po prostu przez lata. Wydaje mi się, że ten miecz, że tym mieczem będzie właśnie ten posrebrzany miecz. Wydaje mi się, że ten płomień, tak, jakby mi tutaj to pasuje, ale może się mylę, czekajcie, co ja sobie zapiszę. Więc zobaczmy tę misję tylko szybko. Współpraca z Lasho. Miecz Adjunct, to jest to. Nie wiem, z tym, co stać przydanie napełnienia przyczepno słucha, a jasności brak ucisza. A to nie, to musi być w takim razie coś ciemnego. To wydaje mi się, że to może być ten jednak miecz z... wyszczerbiony. Chyba nowoczarne ostrze, właśnie. Seria nacięć. Brudny wygląd. Jakby cienie pulsowe i falowe, to jest to na pewno. Okej, okay, gdzie jest statua? Gdzie jest statua? Tutaj są zwłoki w ogóle czyjeś. Tutaj ten dodatkowy wszczep bojowy. Tu jest sarkofag, a tam jest statua właśnie. Więc umieśćmy na niej. Wyszczerbiony stalowy miecz. Miecz zapasowuje się do kamienia, gdyby tam było jego miejsce. I? Yes, that is the one. That is the blade that destroyed me. To to. Take it. Take it and the other blades even. Take them and go. My darkness awaits me. Okej, chcemy się dowiedzieć czegoś więcej o gwiezdnej mapie. Our oldest secret is buried, but not here. I remember nothing else. I cannot help you. Nie wiem, gdzie jest gwiezdna mapa, to jest w tym pierwszym grobowcu tam po lewej. Nie ma tu potrzeby dłużej zostawiać. Nie ma potrzeby dłużej tu zostawiać, czyż nie? No need? What choice have I? Możesz wrócić na jasną stronę i zakończyć swoją mękę. Return? But I betrayed my old masters. They would never let me return to the light side. It is too late. Too late. Jasna strona ci nie odtrąci, dość już wycierpiałeś. If I could return, oh my master, it has been so long, and I regret so much. Jeszcze jeden punkt jasnej strony, zobaczmy, czy dostaniemy dużo. No, wydaje mi się, że znowu ta strzałka lekko poszła do góry, a nie jestem pewien. Dobrze, moi drodzy, i to w sumie jest wszystko. Proszę bardzo. Widzicie, opłaciło się tutaj wejść. Opłaciło się tutaj wejść. I opłaciło się zrobić to, co zrobiliśmy. Nie, jestem mega zadowolony, podobał mi się ten grobowiec, to była fajna taka zagadka. Tutaj, no jak widzicie, nie przejdziemy przez to, tak? Przez ten obejście, no nic się nie da zrobić, tak? Nie wiem, co mogłem z nim ogarnąć. To jest tylko pokryty runami, to jest wszystko. Więc... trudno. I patrz, jest tutaj Shardan już.
I saw you come in here, and I rather figured you'd make it all the way to the sarcophagus. Good to see I wasn't wrong. Więc spróbuj z nami walczyć? Shardon, czego chcesz? Isn't it obvious? I've been hoping that someone would do the dirty work in retrieving the sword of a Junta Paul for some time. It's been quite a wait. Now that you have it, I just thought I'd relieve you of it. It must be quite a burden after all. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Jaki miecz? Spróbujmy to użyć. Nice try. I may not know what the sword looks like, but I'm no gullible fool. I'm not about to pass up a chance to impress Master Uthar. I may like you well enough, but being a Sith is all about taking chances when the moment is right. So make it easier on both of us. Hand over the sword. Nie oddam ci go. Need to do things the hard way, eh? Ja nie miałem zamiaru pytać, po prostu... Mech. Dobra. Trzeba go po prostu zabić, tak? Czyli pierwszego z przeciwników naszych już na pewno będziemy mieli każdy za sobą, jeśli można tak powiedzieć. Gdzie jest Jolly i gdzie jest, cholera jasna, Juani? Nie wiem, gdzieś się zgubili ewidentnie. Ale najwyraźniej może mieć to gdzieś, bo oberywamy obrażenia bardzo niskie, natomiast my mu zadajemy przynajmniej dwa razy wyższe. I zaraz będzie po nim. O, wow. Wyleczyłeś się trochę z ataku na mnie, wow. Niesamowite. Czy będą z niego zwłoki? Są zwłoki, są szczątki. I całkiem spoko, bo trochę kredytów z niego dostaliśmy. Dobra, drzwi do doliny, moi drodzy, uciekamy stąd. No i tak, muszę zebrać drużynę. No i nie wiem, co się z nimi stało. Więc co, włączę tryb solo i wyłączę go następnie. Tak. A czym jest... Olerka, no... Znowu uciekła mi myszka i nie mogę z tym nic zrobić, więc wybaczcie. Teraz to samo. Wróćmy. Co to jest? Pauza, to jest po prostu pauza. Ale ja nie mogę sobie nic zrobić, muszę stąd jakoś wyjść po prostu tymi wszystkimi postaciami po kolei i... No one nie chcą jakoś za mną za bardzo iść. Najgorsze. A dlaczego? Nie ma to dla mnie najmniejszego sensu. Dobra, Lipki jest tutaj, ona jest tutaj. Jeszcze teraz Jolly'ego trzeba stąd wyrwać. On nie ma przyspieszenia, co nie? Nie ma. On ma głównie całą resztę mocy Jedi. Dobra, jesteśmy tutaj. I czy teraz, jak pójdziemy Jolim, to dojdziemy Jolim do drzwi. Juani będzie musieli osobno dojść do drzwi. Co mi się tutaj zbugowało? Czemu oni za nami nie chcą iść? Nie ma sensu dla mnie najmniejszego. Dobra. Jolim myślę, że już wystarczy, jak tutaj będzie. Juani też już tutaj biegnie, ona ma jeszcze dodatkowe przyspieszenie. Więc lecimy. Powinniśmy móc stąd spokojnie właśnie, już wybiec na zewnątrz. I teraz powinni się oni odbugować, mam przynajmniej taką nadzieję, jeśli nie, to będzie słabo troszkę. Nie, to był zupełnie inny gość niż ten. Ale co jest z nimi? Czemu oni za nami nie chcą iść? Więc ja sobie zapiszę. I zaraz sobie wczytam. A z wami się chciałbym pożegnać, ponieważ już mamy dosyć dużo, dosyć długi odcinek, tak więc bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie suba, dajcie lajka w pamięci Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka jest do rozwoju kanału. I rzeczywiście widzicie, odblokowali się już. Nie wiem, do końca co się tam stało, a przynajmniej jedna. Czemu Juani nadal się nie odblokowała? Nie wiem. Nie, coś się ewidentnie zbugowało tutaj z nimi. Więc może powchodzę, powychodzę, nie wiem, poładuję to i wiecie, jak już to ogarnę, to będę nagrywał kolejny odcinek. Tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę, do zobaczenia już za dwa dni w kolejnym odcinku, gdzie pogadamy jeszcze sobie z Galon Lorem. I potem będziemy chodzili do kolejnych grobowców, czy będziemy wykonywali kolejne misje. Tak więc żegnam się z wami, do zobaczenia następnego i na razie.